Kolejny druk, wyrażenie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej oceny sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 112 położonego w budynku nr 1 na osiedlu Słonecznym w Krakowie. Projekt Prezydenta Miasta Krakowa, druk nr 1580. Pierwsze czytanie referuje pani dyrektor Marta Witkowicz. Szanowni Państwo, projekt dotyczy wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty od udzielonej od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w budynku nr 1 na osiedlu Słonecznym, lokal oznaczony numerem 112. Ten lokal został wykupiony, lokal o powierzchni 20 m 82 cm został wykupiony przez najemców tego lokala, lokalu w 2004 roku za cenę 3867 zł, a udzielona bonifikata wynosiła 34 800 zł. Następnie 23 kwietnia 2008 roku aktem notarialnym pan, który ten lokal wykupił, darował na majątek osobisty całą nieruchomość stanowiącą lokal mieszkalny, a z kolei pani darowała ten lokal swojej siostrze. Pani radna, bardzo uprzejmie proszę. Również ta sprawa była przedmiotem opiniowania przez Komisję Mienia i Przedsiębiorczości, która to Komisja Mienia 22 października 2013 roku zaopiniowała ten wniosek pozytywnie. Dziękuję. Dodam, że również pozytywną opinię wyraziła Komisja Budżetowa. Proszę Państwa, czy są stanowiska innych komisji? Nie widzę, klubu radnych nie widzę. Otwieram dyskusję. Kto z Państwa radnych chciałby w tym punkcie zabrać głos? Nie widzę, a zatem stwierdzam, że Rada odbyła pierwsze czytanie projektu i zgodnie z paragrafem 36 ust. 6 Statutu Miasta Krakowa określam termin wprowadzenia autouprawek na dzień 2 stycznia 2014 godzina 15 i termin zgłaszania ostateczny poprawek na dzień 3 stycznia 2014 godzina 15.